Zmowy o kinie na kanapie KNAPA w Multikinie. Cześć Mateuszu. Cześć. Cieszę się, że jesteś na mojej kanapie. I bardzo mi miło. Spotykamy się z okazji premiery filmu Orzeł. Ostatni patrol. Film, który wchodzi do kin 14 października. Zapraszam gorąco do Multikina, który jest partnerem tego odcinka. Film wyrysował Jacek Pławód. Film też dostał nagrodę w Gdyni niedawno. I no jest myślę taką gorącą premierą, bo jest no, jak na polskie warunki, taką super produkcją. No jest to dość niezwykły, niezwykły film. Karkołomne zadanie zostało postawione przed całą ekipą filmową. Eee... W... W polskiej kinematografii dotychczas był jeden taki film, również o okręcie RP Orzeł. W reżyserii pana Buczkowskiego w latach 60. ten film miał swoją premierę. Tutaj i on, tamten poprzedni film, opowiadał historię no taką powiedzmy legendarną historię o tym właśnie jak marynarze z tego okrętu. Zostali uwięzieni, i, i że tak powiem, porwali ten okręt z powrotem i uciekli nim do, do Wielkiej Brytanii. A nasz film opowiada, jakby, tą historię z drugiej, jakby strony, bo jest to opowieść o ostatnim patrolu tego okrętu. I, i, i o tych zmaganiach, powiedzmy, tych ludzi, którzy zamknięci w tej metalowej puszce gdzieś tam. Na tej dużej głębokości próbują wykonać swoje różne zadania. Ale z uwagi na to, że reżyserem tego filmu jest Jacek Bławód, nie jest to typowy film wojenny, czy, czy powiedzmy, nie jest to takie, powiedzmy, męskie kino, jak to się zwykle takie filmy wojenne odbiera. Jest to film skupiony bardziej na na ludziach, na, na tym. Zresztą. Jacek wspominał też niedawno, że jak rozmawiali z Jolą Dylewską, operatorką naszego filmu, o tym, jak ten film ma być sfilmowany, to Jola zadała właśnie takie pytanie Jackowi, jakby chciał. Jakby chciał sfilmować ten no, bardzo trudny temat, że tak powiem, był trudny setup do, do kręcenia. I on jej odpowiedział, potem się przyznał, że to było takie intuicyjne z jego strony, że bardzo by chciał, żeby to było z punktu widzenia tego okrętu, żeby ten okręt był jakby bohaterem tego filmu. I myślę, że tak to też zostało zrobione, i, i w sumie ten okręt. Jest w sumie takim no, głównym, głównym bohaterem tego filmu, i te małe ludziki ze swoimi różnymi sytuacjami, problemami, zmaganiami wewnątrz, wewnątrz tego okrętu, który gdzieś tam jest, jakąś swego rodzaju maszyną, ale też i żywą istotą. Wiem, że to nie była kameralna produkcja. Jeśli mógłbyś uchylić rąbka. Takiego właśnie warsztatu, który musieliście stworzyć, żeby ten film nakręcić, to bardzo proszę. No, przede wszystkim to jest ogromna praca bardzo wielu ludzi w wielu różnych departamentach. Poczynając od, od Departamentu Produkcji, który zorganizował produkcję tego filmu, zorganizował okres preprodukcyjny, pion scenograficzny, wykonał jakąś gigantyczną, karkołomną pracę, niesamowitą. Odtworzono wnętrze okrętu ORP z jakby z ogromną, z ogromną, z ogromnym skupieniem na szczegółach, na, na odwzorowaniu tego historycznie. No, wrażenie było niesamowite, bo oprócz tego, że to jest bardzo mała przestrzeń. Znajduje się w niej mnóstwo urządzeń i bardzo dużo osób na tej małej przestrzeni. Nie tylko jakby załogi, tak, czyli nas, aktorów, ale również i realizatorów. W bardzo już okrojonym składzie, no bo po prostu już nie było absolutnie miejsca na nic praktycznie. Więc był z nami jeszcze często dźwiękowiec i, i szwękier czyli osoba, która trzyma główną kamerę. Na takiej przestrzeni, powiedzmy, szerokości tej kanapy i długości tej kanapy, powiedzmy, do, do tej ściany, no, mhm. nie wiem ile tu jest, może z cztery kroki, może z trzy, znajdowało się 11 12 aktorów, tu, mhm. plus jeszcze szwenkier i dźwiękowiec. To e... takie klaustro. Poważne. No tak, tak. Myślę, że też jakby te warunki było bardzo, bardzo ciężko. Ja podczas realizacji tego filmu służyłem 5 kilo, także <grych> 5 kg mniej więcej. Odtworzono oryginalne umundurowanie mhm. nie, nie tylko na poziomie takim powiedzmy tym wierzchnim, tak, tylko dosłownie jakby no, każdy element został odtworzony no ja na przykład no miałem oczywiście buty oficerskie, skarpetki i takie spodnie, spodnie z takiego płótna, dość grubego marynarskiego płótna. Na to miałem koszulkę na, na ramionczkach, no i sweter wełniany, gruby z golfem, i jeszcze na to e, marynarkę oficerską i czapkę oficerską to rozumiem już, dlaczego schudłeś się. No i wszyscy jeszcze często zakładaliśmy kapoki przeciwdeszczowe, skórzane, bardzo grube, czapki wełniane, czapki przeciwdeszczowe też takie skórzane. Jeszcze scenografia I, i, i chłopcy od efektów specjalnych poumieszczali rurki z taką kapiącą wodą, więc tam jeszcze wilgoć była ogromna. I to wszystko razem skumulowane no, dawało taki jakby efekt absolutnego, absolutnego przekroczenia jakichś takich powiedzmy barier i zbliżało nas gdzieś do, do tych naturalnych warunków. Jeszcze Radek Ochniu taki nasz dźwiękowiec przeprowadził eksperyment, po umieszczał jeszcze głośniki w różnych miejscach, więc nam na przykład puszczano jakieś takie ekstremalne dźwięki, tak? jak na przykład płynie okręt przez pole minowe i. Łańcuch od, od tej miny ociera się o kadłub, a pod wodą dźwięk. Jest bardzo wyostrzony. Kilkukrotnie wszystko jest głośniejsze, bardziej agresywne. Że też w takiej małej przestrzeni, tak, tak i to wszystko rezonuje. I no, no, jakby plus ta, 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 jakby ta cała scenografia się na tym podnośniku bujała, więc to wszystko razem dawało jakieś niesamowite doświadczenia zmysłowe i. To jest coś, co też chciałem powiedzieć, a propos tego oglądania Twojego w Gdyni, że to jest taki sensualny, bardzo film. Mhm. To jest taki film, który daje coś takiego, co w sumie gdzieś w kinie rzadko też możemy doświadczyć. Czyli jakby. Mimo że mamy tylko sam obraz i dźwięk, to gdzieś wchodzi to w nasze zmysły. Ten film w klasyczny sposób gdzieś te, te bodźce dostarcza i jest myślę takim dość dużym, dużym przeżyciem, jeśli chodzi o, o odbiór. Ja bym zwrócił szczególną uwagę też na dźwięk. Ten film też dostał właśnie nagrodę w Gdyni za dźwięk. Dialogi też często bywają takie w specyficzny sposób zniekształcone. Naśladuje sposób, w jaki moglibyśmy słyszeć głos ludzki właśnie w takim ciasnym miejscu. No i w ogóle też dźwięki okrętu, tak jak mówisz, no to jest rzeczywiście jakaś kapitalna robota. Rzadko, rzadko wydaje mi się, tyle. Serca wkłada się w dźwięk w polskim filmie. Na pewno ten film to nie jest obciach, tak. tak? Już takie, nie wiem, no to jest chyba najbardziej klasyczne porównanie, czyli nie jest to Smog z Wiedźmina, tylko to jest po prostu naprawdę film na wysokim poziomie, który powstawał wiele lat i bardzo dużo ludzi włożyło w ten film mnóstwo pracy i, i bardzo zachęcam do obejrzenia tego filmu, bo to jest taki film, który. Rzadko wychodzi spod skrzydeł polskiej kinematografii. I warto ten film zobaczyć w dobrym kinie. Z dobrym, z dobrym dźwiękiem, przynajmniej w jakimś takim no, polecam w Atmosie, oczywiście oglądanie tego, bo to jest taki w sumie chyba już standard teraz. Większość kin już wprowadziło, przynajmniej mają jedną salę w tym Atmosie, więc warto sobie, jak już się ktoś wybiera, zwrócić uwagę, w jakiej sali też ten film jest wyświetlany i, i, i żeby kupić sobie bilet na, na ten seans, gdzie jest ta sala z tym Atmosem. Ja myślę, że oglądanie takiego filmu. Na laptopie, to, 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 jest, to byłaby frustracja. Mam wrażenie, że absolutnie nie, nie polecam jakby takiego sposobu oglądania tego filmu. Kino to jest właściwie chyba jedyne miejsce, gdzie, gdzie ten film. Na pewno też oglądać. myślę, że nauczyciele historii powinni zwrócić uwagę na ten film, zabrać swoich uczniów do kina na ten film. To jest też taki film, bym powiedział, mocno antywojenny. To nie jest film, który. Zachęca do przemocy, czy, czy, czy film, który gloryfikuje przemoc w jakimkolwiek stopniu. Tak jak teraz o tym mówisz, to ja też mam takie poczucie, że bo oczywiście, no, jako widz no, solidaryzujesz się jakby z ludźmi, których oglądasz w sensie właśnie z tą grupą, ale właśnie bardziej identyfikujesz się z nimi jako taką paczką, właśnie. Kolegów, niż z paczką reprezentującą Polskę, prawda? Czy jakieś większe idee. Ja w każdym razie miałem takie wrażenie. I w tym sensie on rzeczywiście nie wydaje mi się takim kinem podlanym, jakimś takim nacjonalistycznym sosem. Nie, tego, tego tutaj jakby nie czułem. Nie jest to film polityczny na pewno. Nie. Też jest nie. to. Ja, ja się śmiałem, że, że to jest pierwszy w historii polskiej Polski kinematografii poetycki film wojenny, ale były takie filmy wcześniej. To jest jakby. No, to też dużo mówi o, o, o Jacku Bławucie, o reżyserze tego filmu. To jest człowiek, który jest głęboko zafascynowany jakby tym aspektem. Właśnie błędem by było powiedzenie aspektem militarnym, tak? No bo fascynujące są te urządzenia, tak, te maszyny, ich skomplikowanie, ich, że tak powiem, zaawansowanie technologiczne. Przecież co to jest za koncepcja, tak, żeby zbudować metalową tubę, która pływa pod wodą i wypuszcza mniejsze metalowe tubki, które tam mają niszczyć jakieś przedmioty, tak, jakieś inne urządzenia, inne maszyny. Ale Jacek to jest taka osoba, która właśnie jego najbardziej interesuje, takie odniosłem wrażenie, ludzie, którzy siedzą w tych, w tych maszynach. Ludzie, którzy mierzą się z nieporównywalnie większymi wyzwaniami i dramatami niż te, które nas spotykają na co dzień. Teraz widzimy na naszych oczach, odbywa się na naszych oczach pierwsza współczesna, Wojna, gdzie praktycznie każdy żołnierz na polu bitwy może nam life'a zrobić z ataku, z obrony czy ze swojego codziennego życia po kopach. Więc myślę, że to jest jakby też, jakby no wejście na inny poziom świadomości tego, jak, jak to wygląda. Jak wiadomo, Całą tą tematykę zdominowała filmografia i kinematografia amerykańska, która no jakby na celu zawsze miała gloryfikację swoich bohaterów, tak, i budowanie pewnego mitu, który też miał zachęcać do wojny, tak, jakby usprawiedliwiać wojnę pokazywać wojnę w sposób szlachetny. A jak widzimy, jest mnóstwo nagrań dostępnych obecnie. Z wojny w Ukrainie. I, I nie ma to nic wspólnego z, z tym, z tym jak, to, jak to wyglądało, jak to wygląda w filmach amerykańskich. I, I nasz film też jakby nie idzie tym nurtem, tak? Nie idzie tym mainstreamowym nurtem takiego właśnie mówienia o tym, że, że umieranie to jest coś fajnego. Wobec różnych ideałów umieranie nie jest fajne, szczególnie w tak dramatycznych sytuacjach, bez względu na to, po której stronie tak naprawdę jesteś jako jednostka. To jest twój akt ostateczny. W naszym filmie, no, jak wiemy, załoga tego okrętu zatonęła w dość tajemniczych do dziś niewyjaśnionych okolicznościach. Ale wszystko to, co się wydarza przedtem, wszystko to, co dzieje się z tymi ludźmi, to, co sobą reprezentują, myślę, że to jest jakieś ważne, i e, dziś, e, jeśli mówimy o patriotyzmie, który został absolutnie zdeprawowany zdominowany to pojęcie zostało, że tak powiem, zdewaluowane głęboko. To myślę, że ten film też gdzieś daje jakąś taką nadzieję i, i, i pokazuje, że patriotyzm może mieć, że tak powiem, bardziej społeczne i ludzkie oblicze, a nie, a nie to polityczne. Powiedz mi, jak dla ciebie, jako aktora, właśnie te warunki przełożyły się na, na to, jak grasz? W sensie, czy to, czy to czy kostium? bardziej ci pomaga niż na przykład wiedza o kapitanie Andrzeju Piaseckim, którego grasz, czy jedno i drugie jest równie istotne. Myślę, że to jest jakiś bardzo ważny aspekt pracy aktora, umiejętność skumulowania pewnych rzeczy i wykorzystania tych wszystkich atutów w te kilkanaście sekund, które ma się do dyspozycji. To jest tak abstrakcyjne i tak bym powiedział gdzieś w jakiś sposób absurdalne, że ta ogromna ilość ludzi, pracująca przez wiele, wiele godzin, wiele tygodni, nieraz miesięcy, a i, i nieraz wiele lat, sprowadza się do tego, że przez te kilkanaście sekund ten człowiek musi, że tak powiem. Zaprezentować tą pracę tych wszystkich ludzi i jeszcze coś dołożyć od siebie, i nie daj Boże, żeby tylko nie spieprzyć. Więc to jest dość takie, bym powiedział, dziwne, ale wiąże się z tym na pewno ogromna odpowiedzialność. Ja staram się zawsze powtarzać moim młodszym kolegom, że, że to jest bardzo duża odpowiedzialność, bo praca tych wszystkich ludzi. Spoczywa na twoich barkach, na naszych barkach, i, i naszym zadaniem jest nie tyle tylko odegrać swoją rolę myśląc egoistycznie o, o sobie, o swojej postaci, czy o swoim jakimś materiale, który się ma do zrobienia, ale jest to coś więcej. Jest to odpowiedzialność za to, żeby. żeby, żeby ta ogromna praca mogła, mogła zaistnieć i mogła jakoś się zespolić w tym danym momencie i, i, i trzeba mieć sporo doświadczenia, żeby w odpowiedni sposób umieć to przedstawić. Ale to jeszcze, jakby, jeśli mógłbyś opowiedzieć o tym właśnie, jak te warunki na planie jakby przełożyły się na, twoje, na twój sposób odczuwania jakby Tamtego, tamtych, tamtej rzeczywistości, którą też od, od, pokazywaliście i twojej postaci. No Myślę, że ważna jest bardzo wyobraźnia. Tak? No... Nie można sobie tak po prostu przyjść na plan takiego filmu i, i sobie zagrać jakiejś sceny. Tak? Trzeba wcześniej wejść w realia historyczne, w realia obyczajowe. Jest mnóstwo bardzo ciekawych materiałów. No, ja na przykład bardzo oprócz tego, że no, do każdej dużej powiedzmy, roli hmm, buduję sobie swoją bibliografię, tak? czyli staram się przeczytać hmm, odpowiednią ilość książek na dany temat, które gdzieś mnie przybliżają hmm, i na poziomie teoretycznym, i, i też na poziomie takim, powiedzmy, mentalnym. Lubię czytać gazety z danego okresu, to też bardzo pomaga, żeby zobaczyć, jakby te realia, takie społeczno-polityczne, jakie panowały w danym momencie. Jest to dostępne, jest dużo materiałów filmowych dostępnych, archiwalnych, których można sobie, można sobie, ale przede wszystkim myślę, że to są książki i one gdzieś są taką bazą dla mnie zawsze. Odnośnie tego danego okresu. No dam Ci taki przykład prosty. Na planie filmowym, to był w styczniu albo w lutym, scenka jest bardzo krótka, odbywa się w budce telefonicznej, jest rozmowa przez telefon. Prosta rzecz, prawda? Wchodzisz, w szerokim planie wchodzisz, podchodzisz do budki, plan się zacieśnia podnosisz słuchawkę i rozmawiasz przez telefon, odkładasz słuchawkę, wychodzisz z budki, znowu do tego szerokiego planu i odchodzisz w głąb, że tak powiem tego, tego setupu, tego planu. Akcja dzieje się w latach 80., są zachowane realia, są że tak powiem cały ruch jest ustawiony. Dostałem 17 uwag, ta scenka trwała 20 parę sekund. 17 uwag z różnych od różnych pionów, od różnych ludzi, co zrobić, gdzie zrobić, jak robić, co robić do tej krótkiej scenki. Dla ciebie jako widza masz sobie, a dobra, facet wchodzi do budki, gada sobie przez telefon, wychodzi i idzie, nie? Fajna scenka. A w tej scence działo się tak wiele elementów i jakby... Szczególnie kiedy grasz rolę pierwszoplanową, a już nie mówiąc o, o głównej roli, gdzie jak grasz główną rolę, ta kamera skupia się zawsze na tobie, tak? No bo jesteś bohaterem. Od każdego twojego ruchu zależy, kiedy ktoś przejdzie, tak? Tu pojedzie samochód, a tutaj coś trzeba ukryć, a tu trzeba schować, a tu ktoś coś położył, a tu pieniążek wrzucasz do automatu i się nie ten, to trzeba coś i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. A to czapki nie można zdjąć tak, no bo wtedy coś tam widać, i tak dalej, i tak dalej. Plus do tego jeszcze musisz odegrać tam swoją scenkę. W tym to się w ogóle nikt już nie przejmuje, A to już tam gdzieś reżyser, tylko jest takim twoim ostatecznym wsparciem, no bo wiesz, że on siedzi przed monitorem, jest skupiony na tym też, co ty robisz, tak? Nie tylko na tych elementach powiedzmy takiej choreografii. Od tego jest drugi reżyser, który tego pilnuje, tak? Plus jeszcze operator, który pilnuje swoich zdjęć, tak? I, i, I są osoby ze wszystkich pionów, które pilnują swojej pracy. No i jeśli scena skupia się tylko na tobie, tak? No to ty jesteś tym spoiwem, i oni wszyscy przychodzą do ciebie i tobie dają te uwagi. Proszą cię, żebyś te wszystkie rzeczy dla nich zrobił, i wtedy to wszystko się gdzieś tam łączy w całość. Więc czasami to jest. Dochodzi do granic absurdu, do jakiegoś kompletnego szaleństwa. I myślę, że to jest jakiś taka. Bardzo dziwna, dziwna, umiejętność, żeby umieć jakby właśnie zespoić te wszystkie elementy i gdzieś to przeprowadzić. Każdy z tych ludzi patrzy jakby na tą swoją jakby działeczkę, tak? I pilnuje tego swojego, tego swojego elementu i gdzieś tam czasami zapomina o tym, że, że są jeszcze masę innych, innych rzeczy. Ale jak się udaje to wszystko zebrać, to jest ogromna satysfakcja i wszyscy są bardzo wdzięczni i są też zadowoleni, szczęśliwi, że, że, że ta ich praca właśnie ma sens tak? i że to wszystko, że jest też jakby człowiek, który rozumie. To, co oni robią, i, i też oddaję im jakby tą ich, tą ich atencję, tą ich, tą ich energię, te ich robocze godziny spędzone nad tym, żeby przygotować nawet drobny detal. To, Mateuszu, po co, jakby, po co ty sobie to robisz? <laughs> w tym sensie, jakby to ciekawi mnie, jakby, jaki wiesz, był Twój w ogóle cel hmm, pójścia do szkoły aktorskiej w tym sensie, że to jest niewątpliwie jakby zawód, w którym jakby wiadomo, że się będzie miało, że się będzie skupiać uwagę na sobie, wielu no, rzeczy, no jakby i jestem ciekawy, jakby co było takim twoim głównym motorem, żeby, żeby właśnie chcieć tego? Hmm. Dobre, muszę się nie. napić wody. Nie, muszę się zastanowić. Dobrze. To już było trochę dawno temu. Bo to już było. Bardzo dawno temu, w sumie. Przed 20 lat temu. Myślę, że przede wszystkim takim imperatywem było to, żeby wyrwać się. Wyrwać się. Jak człowiek jest młody, to chce się wyrwać, tak. Chce się wyrwać jakby z tego świata, który go dziś otacza, przytłacza. Często, szczególnie teraz, widzę, no, sam mam dzieci w tym wieku, na stoletnim. I, I widzę, jak trudno im jest się odnaleźć w tej rzeczywistości, która, która, która jest obecnie. Jak ja byłem młodszy, czy jak byłem nastolatkiem, ilość bodźców nie była tak ogromna, tak? Nie było takiego ataku, jakby na, na taki powiedzmy, kor, który gdzieś tam nas stawia. W danej sytuacji, przez to, że świat był analogowy, było o wiele łatwiej. Ale mechanizmy gdzieś pewnie są te same: mechanizmy buntu, tak, zbuntowania się przeciwko rzeczywistości, stanięcia jakby na przekór rzeczywistości i jakby takiemu zbuntowaniu się przeciwko, przeciwko temu, co nas otacza. I gdzieś pewnie z tego, no, nie chciałem utknąć w jakim się, w takim miejscu, w którym gdzieś tam się urodziłem. Chciałem ty się urodziłeś w to jest nowy Tomyśl, tak? Tak się nazywa ta miejscowość? Tak. W się... To jest takie miasteczko, powiedzmy, na ziemiach odzyskanych, tak? Na granicy powiedzmy, na granicy drugiej Rzeczypospolitej i, i, i ziem odzyskanych. Dość specyficzne miejsce, w którym ta kultura niemiecka i polska się mieszały ze sobą. Oczywiście, dużo ludzi przyjechało ze wschodu do, te, do tych rejonów. Moja rodzina też wyemigrowała z, z Białorusi do, do, do Polski, z tych rejonów, powiedzmy, takich przygranicznych litewsko-białoruskich. No, i gdzieś się jakby ci ludzie budowali tą swoją tożsamość od nowa. Nie jest to łatwy okres, myślę, historii. Też lata 90., których ja spędziłem swoją młodość, to też był bardzo trudny okres dla, dla moich rodziców, tak, i dla tego pokolenia, również mojego, które. Które no, spędziło swoją, swoją młodość najczęściej na emigracji zarobkowej, mhm. bo moje pokolenie to jest to pierwsze pokolenie, które, że tak powiem, mogło wyjechać. Tak? Mogło... Nasze pokolenie. Bo Nasze... Jesteśmy... Ja jestem 80... rocznik 85., więc. No tak, no to dokładnie, no to dokładnie znakomicie same... wiesz o co chodzi. Tak, tak, bo ja też jeszcze urodziłem się 85 i w też w małym miasteczku Lubaczów, to z kolei przy granicy wiesz, z, z Ukrainą. Więc doskonale rozumiem jakby twoją sytuację. No, Ktoś... Szczególnie te rejony przygraniczne, one też są bardzo specyficzne. Ja miałem tą przyjemność i wielkie szczęście, że spotkałem na swojej drodze Renatę śmiertelną. To jest taka osoba, która. która odcisnęła ogromne piętno na moim życiu. To jest osoba, która jako pierwsza dała mi do przeczytania wiersz. To jest osoba, która. Otworzyła mi oczy na, na to, że. Bo gdzieś zawsze to czułem, ale nie potrafiłem tego nazwać. Czułem, że jestem trochę inny niż moi rówieśnicy że inaczej odbieram świat niż, niż większość ludzi wokół mnie. I ona to dostrzegła i dała mi szansę. Powiedziała mi. Jasno, że to jest coś wyjątkowego, że to nie jest deficyt, tylko że to jest dość rzadka, rzadka możliwość do tego, żeby coś innego w swoim życiu robić. I, i, i to ona ukierunkowała mnie do tego, żeby, żeby iść na studia do szkoły aktorskiej. Jestem jej głęboko za to wdzięczny. No błęd, nauczycielką. Ona czy? jest instruktorem w ośrodku kultury, w to Tomyślu do dzisiaj wyciągnęła. setki, jeśli nie tysiące ludzi, młodych na studia, w różne, pchała, pchała ludzi w różne, w różne drogi. Mimo, że jest bezdzietna, to myślę, że jest osobą, która ma najwięcej dzieci chyba w tym kraju. Absolutnie wyjątkowa, niesamowita, wspaniała, ostra, bardzo jak brzytwa intelektualnie i jakby też w takim powiedzmy wychowawczym aspekcie. Wspaniały człowiek, który no, pomógł bardzo wielu młodym ludziom wyjść na świat z podniesioną głową, mimo że powiedzmy prowincjonalne pochodzenie jest swego rodzaju deficytem, ale też ma swoje plusy. Daje, daje duży, dużą energię do tego, żeby zmienić coś w swoim życiu, żeby próbować sięgnąć. Wiadomo, że jak jest nam trudniej, to nam się bardziej chce. I, i, I to jest osoba, myślę, że bardzo, bardzo wiele osób zawdzięcza jej bardzo wiele, i ja jestem też jedną z tych osób, no, która, której ona dała szansę na to, żeby, żeby osiągnąć w swoim życiu coś więcej niż powiedzmy taki średni, średni przysłowiowy, szary, przeciętny gdzieś tam. Człowiek, tak. No i takim osobom należy stawiać pomniki. Zdecydowanie, no, zdecydowanie życzę każdemu, żeby mógł spotkać taką osobę na swojej drodze. Nie wiem, dla mnie to wszystko od początku zawsze było związane z poezją. Hmm. Między innymi z tym tomikiem, który tam leży. Mam ten sam w domu. Dostałem go w prezencie od Bogusława Kierca, który był kolejną taką osobą na mojej drodze. Mówisz o którym tomiku, bo ja tam nie widzę. Wiersze wybrane Wojaczka. Boguś, który był przyjacielem Wojaczka, który był moim profesorem na Wydziale Lalkarskim Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej w Krakowie, Wydział we Wrocławiu. Aktorem teatru współczesnego. Też jakby dostrzegł we mnie coś wyjątkowego, mimo tej ogromnej selekcji, która odbywa się na egzaminach do szkół teatralnych. Jak ja zdawałem do szkoły teatralnej, to na jedno miejsce, znaczy na 20 miejsc przypadało około 700, 800, 800 kandydatów. Dzisiaj już jest więcej, z tego co słyszałem. No, i potem od siebie, że tak powiem, gdzieś ta garstka, która dostaje się do tych szkół, no, czuje się bardzo, że tak powiem, wyjątkowo, prawda? No, bo konkurencja jest ogromna. A to jest tylko początek, tak naprawdę. I on gdzieś tam to była kolejna osoba, która dodała mi skrzydeł, tak? W jakiś tych momentach, w których tego potrzebowałem i też jakby bardzo mi pomógł. Ale gdzieś to wszystko odbywało się wokół właśnie poezji i, i, i tej takiej literatury, która no, no nie, nie jest jakaś bardzo popularna w naszym kraju. Aczkolwiek są, są ludzie, którzy kupują. Zresztą nagrodę Nikę dostał w końcu poeta, co jest dla mnie też dodatkową satysfakcją. E a ty, ty piszesz też poezję? Kiedyś pisałem, teraz trochę nie mam czasu na to. Czasami mi się zdarza, ale to jest wszystko jakieś bardzo, bym powiedział, odłożone może na kiedyś. No, ale tak, rzeczywiście, tak jak mówiłeś o tych osobach, które spotkałeś na swojej drodze, to wydaje mi się to. Wspaniałe w ogóle. Gratuluję ci, że spotkałeś takie osoby, bo to myślę, nie jest takie oczywiste, że spotkać kogoś takiego. Zwłaszcza jak się nie ma na przykład wsparcia w domu, prawda? No to taka osoba to jest skarb. No tu, to trudno uspotyka. mieć też wsparcie w domu, jeśli nagle sobie wymyślasz coś tak absu jakby, no, absurdalnego w jakimś sensie abstrakcyjnego, tak? No, w nowym to myślu w tamtym czasie. Myślę, że na palcach jednej dłoni mógłbym policzyć osoby, które wierzyły w to, że ja zostanę aktorem. Wiesz, no to jest gdzieś dość takie było fantas fantastyczne. Fantasmagoria, jakiś rodzaj fantasmagorii, jakiś rodzaj dziwnego absurdu, tak? Dziwnego marzenia, kompletnie nieosiągalnego przecież z tamtej perspektywy. A jeśli teraz pomyślisz o tym, jak właśnie. Jak myślałeś o, o samym zawodzie aktorskim, wtedy, no oprócz tego, że chciałeś się jakby wyrwać stamtąd? Rozumiem, że też właśnie zawód aktorski o tyle właśnie jest też fajny w tym, że daje ci możliwość właśnie eksplorowania tych innych światów, nie? że daje ci taką że to jest właściwie ciągle taka trochę podróż do różnych spotkań z różnymi osobami, podróży do różnych miejsc. Że, że jest w tym założeniu coś takiego bardzo mobilnego? Ja myślę, że takim chyba moim największym osiągnięciem zawodowym jest to, że oprócz tego, że jestem aktorem taka jest moja funkcja, tak. To jestem filmowcem przede wszystkim i tak też siebie odbieram. Mhm. I filmowcy to są tacy ludzie, którzy są trochę takimi wagabundami nomadami trochę, takimi ludźmi, którzy są zawsze w drodze, którzy jak kończą film to mówią, Boże, jak dobrze, że w końcu do domu, a jak już są w domu, to sobie myślą, o, ile ja siedzę w tym domu, już chyba z dwa tygodnie, trzeba na jakiś plan jechać i w jakimś sensie uciekamy od rzeczywistości, tak? Naszą rzeczywistością są plany mm. I, i, I też ja akurat mam tak, że bardzo lubię pracować, ale też lubię być w domu po prostu i tam gdzieś mam swoją, że tak powiem, rzeczywistość. A, a to, co za oknem, jest strasznie przytłaczające i też gdzieś tam w jakimś sensie, no nie chcę powiedzieć, że się izoluję społecznie, ale na pewno. Na pewno w życiu codziennym nie jestem jakąś prospołeczną osobą, a na planie filmowym absolutnie jestem bardzo prospołeczny, no bo wiem, że musimy to robić razem, tak. Mhm. I chcemy to robić razem. To jest najfajniejsze w zawodzie filmowca że. Zawsze masz przed sobą coś wielkiego do zrobienia, wielki projekt, i wiesz, że sam nigdy go nie zrobisz, nie masz szans w ogóle. Nigdy nikt by ci nie dał tylu pieniędzy, żebyś ty coś takiego wykonał, tak. Cieszę się, że jakby jesteś właśnie filmowcem, który zwraca na te różne aspekty pracy na planie filmowym, bo mam wrażenie, że właśnie Orzeł ostatni patrol jest. To przy... jest idealny film, żeby o tym mówić. Jest przykładem takiego filmu, który, bez... który no, w sposób wyjątkowy jakby jest związany właśnie z kolektywną pracą wielu pionów, zwłaszcza, że ten film powstawał też wiele lat, prawda? Więc... Tak, a to jest właśnie piękne w tym filmie, że, że to widać. Bo tak. często jest tak, że... Bardzo dużo ludzi pracuje nad jakimś filmem, tak? A to może być powiedzmy jakiś popularny gatunek tak i jakby no, jest ta praca mniej widoczna, tak? A tutaj bardzo jaskrawo widać tą pracę tych wielu ludzi. Też myślę, że ten film daje ogromną satysfakcję im właśnie przez to, że, że, że to było takie wyzwanie dla każdego. No bo właśnie chciałem tak już podsumowując właśnie zapytać cię, jakby jakim właśnie doświadczeniem był Orzeł Ostatni Patrol dla, dla ciebie? Jak, jak będziesz wspominał w ogóle ten, ten film? No to jest, ciekawe było na pewno to, że w sumie chyba pierwszy raz w mojej karierze mm, byłem jednym z najstarszych aktorów na planie, co mi się nie zdarzało wcześniej. No już bo... nie jesteś aktorem młodego pokolenia, co? Nie, 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 nie. Myślę, że na pewno już nie. Jakby ty nie uczestniczyła w tym takim wyścigu... Na obecność na przykład w mediach społecznościowych, tak? no bo teraz wiele aktorów też korzysta z tego jako. Nie mam. No właśnie, jak to się dzieje, że można nie mieć mediów społecznościowych? Zwłaszcza, że funkcjonując jakby w tym zawodzie, to, to by była od początku taka twoja decyzja, że nie wchodzisz w to, że masz alergię na Face'a, Instagrama i tak dalej? Czy z czego to wynika? To zabiera bardzo dużo czasu, jakby operowanie tym. To jest trochę pułapka moim zdaniem. Poza tym zawsze uważałem, że jestem dość niszowym aktorem, więc też nie czułem, że to jest do czegokolwiek mi potrzebne. Teraz oczywiście presja wzrasta. W miarę, w miarę też czasu bo dystrybutorzy, producenci jakby oczekują tego, że, że aktorzy będą promować filmy, w których grają w swoich mediach społecznościowych. I gdzieś tam pewnie dla wielu z nich jest kłopotem to, że ja tego nie mam. Mm. No ale no nie wiem, no, jakoś muszą to przełknąć. No, zatrudniają mnie dalej, więc chyba nie jest tak źle. Może to nie jest jakieś super niezbędne. Masz jakieś hobby, hobby poza, poza właśnie filmem, czy film to jest taki jednak twoja rzecz? No? no na pewno te wszystkie różne tematy, które się pojawiają w związku z Danymi produkcjami. No to jest bardzo ciekawe, jak się wchodzi głębiej i głębiej w kolejne bibliografie, tak, I, i czyta się kolejne tytuły. Czy gdzieś szpera się w internecie i, i dochodzi się do kolejnych jakichś ciekawych artykułów, czy, czy publikacji, czy prac. Wchodząc coraz głębiej w te, te, te różne zakamarki, naprawdę można w internecie znaleźć niesamowite rzeczy, szczególnie prace doktorskie czy jakieś magisterskie na wszelakie tematy i też i te bibliografie, które są tam podłączane, to są świetne wskazówki do tego, żeby gdzieś bardziej taką wiedzę, bardziej powiedzmy głębszą i bardziej specjalistyczną gdzieś posiąść ale też nie wiem, no na przykład przez kilka lat się zegarmistrzostwem interesowałem i nawet sobie wziąłem za ambicję, żeby się nauczyć tego zawodu. Yy, 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 czy jakieś takie, no nie wiem, teorie masz, masz teraz matematyczne. Ze, masz teraz zegarek na ręce? Nie, przestałem nosić zegarek od momentu, kiedy yy, tych zegarków mam za dużo. <ślot servicios> Ile? Yy, wolę nie mówić. <ślot> 50. 50? Nie, nie, 50 nie. Mniej czy więcej? To, to już jest dużo, prawda? No, sporo. To już jest sporo. Ja bardzo lubiłem radzieckie zegarki. Aha. Też takie, powiedzmy, różne, zepsute bardzo, które gdzieś tam można przywrócić do życia. To jest jednak bardzo ciekawe, że tak złożony wieloczęściowy mechanizm gdzieś można naprawić. Mikromechanika w ogóle jest hmm. ciekawym elementem, aspektem w ogóle, powiedzmy, budowy maszyn. Zresztą jesteśmy w miejscu, w którym się certyfikuje maszyny różne i urządzenia, więc tak, to jest Inst też ciekawe. Mechaniki Precyzyjnej. No mnie też się podoba, że jesteś na mojej kanapie dziękuję Ci za tę rozmowę. Zapraszam wszystkich do pójścia na film Orzeł. Ostatni patrol. Premiera 14 października. Zapraszam do multikina. Może chciałbyś coś na koniec zachęcić jeszcze wszystkich no, do pół się na półsiędą? Że... Zapraszam na filmy, zapraszam do kina. Wiem, że wszyscy się odzwyczaili i mm, wygodnie się siedzi na kanapie, ale jednak wyjście do kina to zawsze był taki moment, yy, powiedzmy, gdzie no, wychodzimy, tak? Wychodzimy na miasto, wychodzimy do kina, wychodzimy do teatru. I jednak zapraszam do tej aktywności, żeby, żeby, znowu, żeby znowu się ruszyć z tej kanapy, naszej wygodnej i, i gdzieś wyjść, ładnie się ubrać. Jest duży wybór, są wspaniałe miejsca, naprawdę rozwinęliśmy się wspaniale i, i warto, warto te filmy oglądać, bo doszliśmy do jakiegoś takiego momentu, w którym naprawdę nie ma obciachu i, i dużo polskie kino ma do zaoferowania w najbliższym czasie. Dziękuję bardzo. Dzięki, pozdrawiam.